Jak trudno nam, jako ludziom, przebaczyć jakieś małe spięcia w rodzinie. A widać tak bardzo na krzyżu, co Chrystus zrobił. Tyle razy ja Go zawiodłam, a On nadal mnie kocha. Tyle razy nie przychodziłam do Niego, kiedy On chciał. Kiedy mnie wołał, mówi: przyjdź, bo jesteś spracowana. Ale ja mi mówiłam: dam sobie radę, jestem silna. A Pan mi przebaczał, kiedy zawsze do Niego przychodziłam i mówiłam: przepraszam. I taki piękny jest nasz Bóg, taki dobry jest nasz Bóg. I On chce nas nauczyć właśnie tą swoją postawą, taki jaki On jest. Właśnie od Niego powinniśmy się uczyć. Pozwólcie, że też przeczytam Słowo Boże, bo bez Niego świadectwo nie jest zbyt mocne, może tak powiem. Ostatnimi dniami bardzo dotyka mnie przypowieść o synu marnotrawnym. Zapewne każdy z was, kto tutaj jest, słyszał o tej przypowieści lub nawet ją zna na pamięć, mógłby tutaj zarecytować parę słów albo chociaż swoimi słowami, co się wydarzyło. Ale pozwólcie, że przeczytam tą przypowieść tylko o tym, do tego miejsca, gdzie opisuje relacje Pan Jezus ojca i tego pierwszego syna, tego, który był marnotrawnym. Chcę, żebyście spojrzeli, jak zareagował ojciec. Czy wyrzucił syna z domu? Czy wytknął mu najgorsze jego przewinienia? Czy zrobił coś innego? Co musiał zrobić syn, aby wrócić do swojego ojca? Czy był pewien, że ojciec go przyjmie? Czy może nie był pewien? Czy znał ojca w 100% i wiedział, że jak wróci, to ojciec go przyjmie? Czy może nie znał? Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju, a tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń mnie jednym z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec. Użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Spójrzcie, coś niby taka zwykła przypowieść, a w niej jest bardzo dużo z historii każdego z nas. Ja musiałam wejrzeć w siebie i zdecydować, że tak, jestem grzeszna. To ja musiałam wyznać ojcu swoje winy. Zgrzeszyłam przeciwko niebu, przeciwko tobie. Wiecie, nie miałam łatwo w życiu, nigdy nie miałam Bożego Słowa w ręce.
myślałam, że tak jak byłam wychowywana w kościele rzymskokatolickim, myślałam, że tylko ksiądz może mieć tą świętą księgę i tylko on ją może czytać, ale ja nie mogę jej mieć w ręce. Tak myślałam. Nikt mi tego zapewne nie powiedział, ale byłam tak wychowywana, że trzeba było chodzić do kościoła. Nie, że ktoś chciał chodzić, ale trzeba było. I kiedy wychowywałam się w rodzinie, nie chcę wam mówić i osądzać moich rodziców, ponieważ oni to mogą rozmawiać, mogą to oglądać, więc chciałabym wam powiedzieć tak troszeczkę, żeby nie upokorzyć moich rodziców. Chcę, żebyście zobaczyli, jak bardzo mocno grzech i brak Słowa Bożego, brak modlitwy, brak relacji z Bogiem zniszczył naszą rodzinę. Mój tata uwierzył w kłamstwo, że alkohol jest dobry. Wkręcił w to moją mamę. Mieszkaliśmy na gospodarstwie. Minęło 5-6 lat i moi rodzice przepili całe gospodarstwo. Mój tato niestety bardzo nadużywał przemocy, wulgarnych słów. Bardzo krzywdził moją mamę. Kiedy miałam 13 lat, mój najstarszy brat został wyrzucony z domu. I wtedy ja się zestresowałam i wiedziałam, że ja nie obronię mojej mamy przed moim tatą, kiedy będzie ją bił, więc ze strachu jako 13-latka pobiegłam do lasu, aby się powiesić i mój brat na szczęście mnie uratował. I kiedy miałam 16 lat, moi rodzice dostali nakaz z sądu, że muszą jechać na przymusowy odwyk do szpitala psychiatrycznego. I kiedy ja weszłam do domu, ciesząc się, że skończyłam gimnazjum, wyobraźcie sobie, na dzień dobry, moi rodzice niezbyt byli trzeźwi. Powiedzieli mi najgorsze słowa, które nie życzę moim najgorszym wrogom, których zapewne mam. Powiedzieli mi słowa, które bardzo mnie zabolały. Powiedzieli mi, że nie jestem ich córką, że mam się wynosić z tego domu, bo nie pozwolą, żeby ktoś opiece społecznej mówił to, co się dzieje w domu. A ja jako dziecko chodziłam do opieki społecznej i mówiłam, proszę panią, my nie mamy co jeść. Ponad miesiąc nie mamy już chleba w domu, nie mamy się w co ubrać, nie mamy drewna do tego, żeby zapalić w piecu ogień. I ojciec uczył nas, jak się kradnie drewno z lasu. Nie mieliśmy łazienki w domu, mieszkaliśmy w takim kurniku. Mój ojciec, wiecie, naprawdę był dobrym budowlancem. Zbudował szpital w Chojnicach, ten nowy. Zbudował wiele domów ludziom, ale nie potrafił zbudować domu własnym dzieciom i własnej żonie, ponieważ uwierzył w kłamstwo, że alkohol jest dobry. Uwierzył diabłu, że bez tego nie da rady żyć. I kiedy miałam te 16 lat, rodzice wyrzucili mnie z domu, trafiłam do mojego wujka, zamieszkałam z nim i z jego rodziną. Od września poszłam do szkoły, opieka społeczna dała pieniądze na to, abym mogła mieszkać w internacie. I wyobraźcie sobie 16-latkę, która, brzydko mówiąc, ma w nosie wszystkich, ma w nosie wszystko i ma w nosie siebie. Ja nie potrafiłam się uczyć, nie potrafiłam się skupić, nie potrafiłam docenić to, co dają mi ludzie. Potrzebowałam pomocy, ale jak ktoś przychodził, to ja stawiałam rękę, mówię, nie będziesz mi mówił, co mam robić, bo ja wiem, co mam robić. I taki bunt, nienawiść, taka agresja wzrastała w moim sercu coraz bardziej. I po ponad pół roku, opieka społeczna przestała łożyć pieniądze na mnie. Dlaczego? Dlatego, że zobaczyli, w jaki sposób się prowadzę. Zobaczyli, że nie warto w nią inwestować, bo nie chodzi do szkoły, wagaruje, nie chce chodzić na spotkania w internacie i naprawdę przestali dawać pieniądze na bursę, abym tam mogła mieszkać. Więc musiałam się wyprowadzić. Gdzie pójdę? Do domu nie wrócę. Więc zamieszkałam u mojej przyjaciółki i zaczęłam wtedy jako młody człowiek, nastolatka, uciekać od problemów rozrywki. I możecie sobie tylko wyobrazić, było mi bardzo trudno, zaczęłam chodzić na dyskoteki, zaczęłam chodzić na jakieś domówki i tam poznawałam chłopaków, dziewczyny, którzy mieli te same problemy co ja.
Więc bardzo dobrze się dogadywaliśmy, bo w ten sam sposób uciekaliśmy od tych problemów, w alkohol, w rozrywki. I w wieku 20 lat stałam się osobą bezdomną i uzależnioną. I powiedzcie mi, kochani, tak samo mówię do więźniów, tylko bardziej tak trochę jestem spięta w kościele. Czy człowiek, jak się rodzi, ma tu napisane bezdomny, alkoholik, kryminalista, cudzołożnik? Nie, człowiek rodzi się wolnym człowiekiem, prawda? Jesteśmy małymi dziećmi i przychodzi położna, kładzie dziecko na matki ręce i mówi co? Ale pani urodziła okropne dziecko, przecież to będzie kryminalista. Nie, mówi, ale pani urodziła piękne dziecko. Cudowne, zdrowe, 3,5 kilo, czy tam 4, ile dziś tam się rodzą dzieci. Zdrowe dziecko. I każdy z nas urodził się takim dzieckiem, gdzie Pan Bóg na pewno się cieszył, że się urodziłeś. I Pan Bóg się cieszył, że ja się urodziłam. Ale niestety decyzje moich rodziców, a potem moje decyzje, sprawiły to, że stałam się osobą bezdomną i uzależnioną. Ale Bóg cały czas widzi kroki tych, których On sobie wybierze. On sobie wyrysował mnie, ciebie na swojej dłoni. I to Słowo Boże głosiła mi moja koleżanka z klasy. I przez to chcę was zachęcić do głoszenia Ewangelii. Nie zamykajmy swoich ust. Nawet jak jesteśmy kobietami, mamy mówić Ewangelię, mamy do tego prawo, dzielić się świadectwem. Pan nas posyła do tych, którzy są zgubieni. Nikt do mnie nie przyszedł przez 16 lat, bo mieszkałam na wsi. W miastach są zbory, ale na wsiach nie ma. Więc może pojedźmy do tych wsi, może tam zróbmy coś. Tak teraz mówię, żebyśmy coś robili, nie może nawet coś, ale żebyśmy robili to, do czego Pan nas powołuje. I kochani, kiedy moja koleżanka głosiła mi 4 lata Słowo Boże, mówiła mi: Gosia, Pan Jezus cię kocha, ale nienawidzi ten grzech, który ty wybierasz każdego dnia. I wiecie, co ona mi powiedziała, jak się nawróciłam? Że się nigdy o mnie nie modliła, bo wiedziała, że ze mnie nic nie będzie, że ja się nie nawrócę. Byłam tak zatwardziała. I widzicie, może się nikt nie modlił, ale On, Bóg największy, najcudowniejszy Stwórca nasz, jedyny Stwórca nasz, On sobie wybiera ludzi takich z najgorszego błota, z takich przekreślonych, takich nic nieznaczących. I kiedy ja zobaczyłam, że nie mam tak naprawdę gdzie spać, chciałam popełnić trzeci raz samobójstwo, chciałam utopić się w Przeręblu i wiecie, do dzisiaj nie spotkałam, 14 lat minęło i nie spotkałam tych dwóch mężczyzn. Ktoś się zatrzymał autem, to byli mężczyźni, zaczęli mnie wołać, ja przyszłam do nich, wsiadłam do nich do auta z myślą, że pomogą mi po prostu się zabić. A oni zaczęli ze mną rozmawiać. I jeden z nich poklepał mnie po lewym ramieniu i powiedział: zobaczysz, twoje życie się zmieni. I wtedy wiecie, co ja zrozumiałam? Że jest dla mnie nadzieja. Ktoś powiedział do mnie, że jest nadzieja. Nie wiem, czy to byli ludzie, nie wiem, czy to byli aniołowie. Nigdy więcej ich nie spotkałam. Ale wiem, że oni byli przesłani od Pana, aby uratować moje życie. Bo każde życie dla Boga jest cenne, bo On je stworzył. Jeżeli ktoś tworzy coś, to dla jakiegoś celu, nie tak, żeby sobie było, dla celu. I Bóg stworzył nas dla celu, dla relacji z Nim. I kiedy wysiadłam z tego auta, nadzieja znikła, bo byłam znowu sama. I pomyślałam sobie, gdzie są moi koledzy? Gdzie są moje koleżanki, z którymi tak świetnie niby się bawiłam? I zrozumiałam wtedy, że w prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I w moim sercu, w moim wnętrzu pojawiła się taka myśl, żebym poszła do mojej koleżanki, która chodziła ze mną do szkoły i głosiła mi 4 lata Ewangelię. Ale pomyślałam, do niej iść, nawijać będzie mi znowu o tym Jezusie swoim. O nie. Ale pomyślałam, ale gdzie ja będę spać na dworcu? Jest minus 15 stopni. Mam tylko bluzę, trampki, jeansy i t-shirt pod spodem. Zapukałam do jej drzwi
i zobaczyłam Chrystusa. Ona mnie nakarmiła, dała mi swoje ubranie, dała mi dach nad głową, wręczyła mi Pismo Święte w rękę, którego nie chciałam, ale wzięłam dla szacunku i powiedziała mi: Gosia, chodź. To był 1 stycznia 2006 rok. Poszłyśmy na nabożeństwo. Kiedy usiadłam całkiem z tyłu, to była grupa uwielbienia i mieli próbę i śpiewali pieśń, którą dzisiaj śpiewaliśmy. Dlatego tak bardzo płakałam. Zawsze na tej pieśni płaczę. Przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o jego ramię oprę się. On najbliżej jest zawsze, troszczy się. Jezus. I Duch Święty na mnie stąpił i objawił mi i zrozumiałam pierwszy raz w życiu, że Jezus to jest przyjaciel, że Jezus jest Zbawicielem, że Jezus przebacza mi wszystkie grzechy, że Pan Jezus mnie kocha. Nie da się opisać światłości, która mnie wypełniła. Słońce to nie jest światłość. Wiecie, Pan wtedy wypełnił mnie 100% akceptacją, jakbym nigdy w życiu nie dostała w twarz, jakbym nigdy w życiu nie usłyszała, wiecie, jakbym nigdy w życiu nie słyszała takich złych słów co do mojej osoby. 100% akceptacja. Parę dni trwało, jak wyznawałam Jezusowi grzechy. Zastanawiałam się, czy jeszcze gdzieś nie mam ukrytego grzechu, żeby powiedzieć Bogu. Taka byłam chętna do tego, żeby iść za Panem Jezusem. I chcę wam powiedzieć, cud Boży. Dla mnie to jest cud. Zaopatrzenie Ojca córki, tak jak w Synu Marnotrawnym. Kiedy Duch Święty na mnie stąpił, wiecie, jakie to było piękne? Ocknęłam się, patrzę, pełno chusteczek. Ja płakałam, ja ryczałam, co się stało? Byłam jak zaczarowana, że tak powiem, takie dziwne słowo. I zadzwonił do mnie telefon. Zadzwoniła do mnie znajoma z życzeniami noworocznymi. Ja wyszłam na zewnątrz i mówię: dlaczego ty mi składasz życzenia? Ja jestem bezdomna, nie mam co jeść, nie mam się w co ubrać, nie mam gdzie spać. Jestem w jakimś dziwnym kościele, płaczę, nie wiem co się dzieje, a ty mi życzysz wszystkiego najlepszego? Ona mówi: Gosiu, ja dzwonię do ciebie, żeby się zapytać, czy chciałabyś pracować u mnie i pilnować mojego syna? A ja mówię: a co z mieszkaniem? Mam pokój wolny, możesz u mnie zamieszkać. I ja krzyknęłam: Bóg jest! I od tamtej pory, 14 lat temu, nigdy nie brakuje mi dachu nad głową. Nigdy mi nie brakuje ubrania, butów na nogi. Kochani, Pan jest Ojcem dobrym. I nie głoszę tutaj Ewangelii sukcesu, ale Ewangelię miłości. Ewangelię, która jest tylko jedna i jej drugiej nie będzie. Ale wiecie, Pan chce, Ojciec chce posłuszeństwa od nas. I zaczęłam pytać Pana, co ja mam robić. I Pan zaczął od mojego serca. Może nie otworzę tego fragmentu, możecie otworzyć sobie w domach lub sami teraz. 6 rozdział Ewangelii Mateusza. Jest tam modlitwa Ojcze Nasz. I Pan Jezus mówi po tej modlitwie: jeśli przebaczycie swoim winowajcom, to Bóg, Ojciec wasz niebieski, przebaczy wam wasze przewinienia. Ale jeśli nie przebaczysz przewinień swoim winowajcom, to Bóg nie przebaczy ci twoich przewinień. I ja zrozumiałam, że ja muszę przebaczyć mojemu tacie. Płakałam. To nie było tak spokojnie, jak teraz do was mówię. Prosiłam Pana, żeby jakoś mi pomógł, bo ja mam chęć nadal go zabić. Prawie mi się udało. Ja byłam bardzo złą osobą. A Pan Jezus przyszedł i mi pokazał, że muszę z tym grzechem się rozprawić, z nieprzebaczeniem, bo inaczej Bóg Ojciec nie przebaczy mi moich grzechów. I powiedziałam: Panie Boże, jeżeli Ty możesz, to pomóż mi, bo ja nie potrafię. Mamie potrafię przebaczyć, ale tacie nigdy w życiu nie dam rady. I Bóg przyszedł z ogromną miłością do mojego serca. Nie da się tego opisać i krzyknęłam: ja kocham mojego tatusia. Uwierzcie, że było tak, że ja zatkałam swoje usta i mówię: co ja mówię? Mózg zaczął się zmieniać i rzeczywiście serce było wypełnione ogromną miłością. Zaczęłam krzyczeć, że kocham mojego tatusia. Parę dni później pojechałam do domu. Kiedy weszłam do domu, moi rodzice mnie zobaczyli. Ojciec wstał, zaczął krzyczeć, wrzeszczeć, wyklinać. Gdzie byłam? Policja mnie szuka, co ja wyprawiam? Ja robiłam to samo, co cię to obchodzi?
i tak dalej, cenzura za cenzurą, a tym razem skłoniłam głowę i mówię, przyjechałam was przeprosić za moje nieposłuszeństwo. Oni takie oczy, ja jeszcze większe, bo ja ich nigdy nie przepraszałam i zrozumiałam, że Duch Święty chce, abym szła w tym kierunku. I podeszłam do mojego taty, pół metra może od jego twarzy i mówię, pamiętasz tatuś, jak w Wigilię powiedziałam ci, że cię nienawidzę, że chcę cię zabić? A on mówi, tak, pamiętam, to teraz ci mówię, tatuś, że cię kocham. A mój tata zrobił duże oczy, nie wytrzymał napięcia i poszedł do drugiego pokoju i bardzo mocno płakał. I to było dla mnie pierwsze takie mocne świadectwo, jeśli chodzi o członka mojej rodziny. Przykra wiadomość jest taka, że mój tato nadal jest uzależniony. Modlę się do niego, o niego codziennie. Modlę się do Boga Ojca codziennie o mojego tatę. Ale Pan dał mi tą łaskę, że mogę jeździć i głosić Ewangelię i sprawia mi to wiele przyjemności, wiele radości, ale jest bardzo trudno. Pan zabrał Piotra Stępniaka, który był moim takim mentorem, był takim moim tatą po prostu, takim przyjacielem, od którego brałam bardzo dużo mądrości, bo jego ostatnie słowa do mnie przed odejściem były: Gosiu, czasami jesteś naiwna i dajesz się wykorzystać, ale zawsze patrz na Jezusa. I to były jego ostatnie słowa do mnie. Nigdy ich nie zapomnę, bo Piotr był jaki był, był gangsterem, miał wiele zabójstw, bo wiele razy sprzedał dziewczynę, która już zapewne nie żyje, wiele razy sprzedał narkotyki, więc zapewne wielu z tych ludzi już nie żyje i musiał uwierzyć w to, że Pan Jezus mu przebaczył, bo przyszedł do niego, że Pan Jezus przebacza tak wielkie grzechy. I zastanawiałam się, Panie, tyle ludzi się modliło o uzdrowienie Piotra, a Pan zdecydował, że go wziął. Ja mam dalej prowadzić fundację? Przecież jestem kobietą emocjonalną. Panie Boże, ratuj, daj mi męża, to ja będę wtedy ci służyć. A Pan... Czy polegasz na człowieku, czy na mnie? I powiem wam, kochani, ja jestem w szoku. Już 2 lata nie ma Piotra. I nie prowadzę tej fundacji ja, ale naprawdę Duch Święty. Chcę wam powiedzieć takie świadectwo. Wpisałam sobie tutaj, żeby nie zapomnieć. W takich naszych słabościach objawia się Boża moc. My mamy tylko iść i głosić Ewangelię. Resztę zrobi Pan. Od nas nie zależy to, czy ktoś się nawróci, czy ktoś zostanie uzdrowiony. Pana to jest rzecz. To On decyduje, co będzie z tym człowiekiem, bo On zna serca. Wiecie, wczoraj byłam w Chorzowie, tam jest taka fundacja Wiara, Nadzieja, Miłość. I 40 chłopów siedziało i słuchali Ewangelii, którą miałam możliwość mówić. Mówiłam świadectwo. I modliliśmy się na koniec, aby Pan przebaczył grzechy. Wielu wypowiadało słowa. Wielu mówi, że chce się zmienić, ale Pan bada serca. Pan zna serce i On wie, czy ten człowiek szczerze to zrobił. Ale wiecie, kiedy pojechałam pewnego dnia do Nowego Sącza, do więzienia, lubię tam jeździć, bo tam do niedawna była taka grupa mężczyzn wierzących, 30-osobowa grupa, ale zaczęli ich rozwozić po innych więzieniach, bo robiło się niebezpiecznie. Nie wiedzieli, czy oni ściemniają, czy nie ściemniają, a oni ręce w górze, wielbili Pana, modlą się 3 razy w tygodniu, mają nabożeństwa, grają na gitarach, na jakichś instrumentach i wielbią Pana. I tam jest taki brat Krzysiu. Krzysiu niestety ma podwójne dożywocie i 25 lat więzienia. I słuchajcie, kiedy pojechałam tam chyba 3 raz, pojechałam tam z braćmi i siostrami, i mówię do nich, zobaczycie Krzysia, to zobaczycie Chrystusa. Co ty tam gadasz, nie? Naprawdę? I wychodzimy z więzienia, a oni mówią, Gosia, my ci nie wierzyliśmy, ale normalnie Krzysiu, wiemy, że to jest człowiek, ale my widzieliśmy Chrystusa. Wiecie, to Słowo Boże, które Pan Bóg powiedział do nas, gdzie jest wiele grzechu, tam jest wiele łaski.
Krzysiu bardzo zgrzeszył, a 14 lat temu oddał swoje życie Jezusowi, nigdy nie wyjdzie z więzienia, a chodzi dzisiaj legalnie po celach, jest fryzjerem więziennym i głosi wszystkim Ewangelię. Dlatego Kościół jest w więzieniu. Ale jakby, patrzcie, nie znalazł się w tym więzieniu. Pan wykorzystuje niestety nasze złe rzeczy do tego, aby odebrać sobie chwałę. I dzwoni do mnie Krzysiu po 2 tygodniach, jak już tam byłam, bo na koniec pomodliliśmy się też właśnie taką modlitwą, że jeżeli ktoś chciałby oddać swoje życie Jezusowi, bardzo dobrze im to wytłumaczyłam, że to nie są żarty, że jeżeli nie chcesz iść za Jezusem, nie chcesz poświęcić swojego życia i żyć tylko dla Pana, to w ogóle się nie odzywaj. I dzwoni do mnie Krzysiu, mówi: Gosiu, cud się u nas wydarzył po waszym przyjeździe. Ja mówię: co się stało? Jeden brat, już taki początkujący, się nawrócił, zaczął iść za Chrystusem, ale no bardzo go to bolało, że nie może wyjść z tego też więzienia. Ale przyszedł do mnie i mówi: ja nie wiem, co ona zrobiła, ta dziewczyna, ze mną. Po prostu cały czas mi brzmią słowa Boże, które ona mówiła. Cały czas słowo Boże, spać nie mogłem. A drugi człowiek, który nienawrócony, w ogóle nic nie miał styczności z Chrystusem, podchodzi do Piotrka i on zawsze bił się, no ktokolwiek mu za skórę, jak to się mówi, w las zaszedł właśnie, to ten człowiek się bił. Po prostu chodziło o rękoczyn. I podchodzi do Krzysia i mówi: Krzysiu, wiesz co, ja się pomodliłem z tą dziewczyną, co tam była, tak szczerze, tak cichutko, bo wiecie, nikt się nie modlił ze mną. Ja myślałam, że tam się nikt nie modli. I podchodzi do mnie jakiś po tym wszystkim na drugi dzień chłopak, tak mnie zdenerwował, a moje ręce idą do tyłu i słyszę głos: przecież już mu przebaczyłeś. I ja się nie mogę bić. Czy ja mogę do was chodzić na spotkania? Bo ja chyba zacząłem wierzyć w tego Jezusa waszego. I słuchajcie, dziś jest ten brat po chrzcie, jest już naszym bratem. I Pan po prostu czyni takie niesamowite rzeczy. Ostatnio też narodziła się na nowo moja taka koleżanka Ania. Słuchajcie, niedaleko Chojnic mieszka. To jest też niesamowity arcymonek, że tak powiem. Bardzo złe rzeczy z nią robiłyśmy. Niestety w świecie żyłyśmy hulaj duszo, piekła nie ma. I przed świętami do mnie zadzwoniła, bo powiedziała, że ma bardzo duży problem ze swoją córką 24-letnią. Więc modliłam się o to, czy mam pojechać, pomodliłam się o to, co Pan chce uczynić. Skracając historię, po 2,5 godzinach złapaliśmy się, bo też jej mąż, za ręce, oddali swoje życie Jezusowi. Dzisiaj chodzą do zboru w Chojnicach, słuchajcie. I ona wyzywała mnie od sekciarzy i mówiła: ty tam jeszcze chodzisz do tych zielonych? A ja mówię: no chodzę, ale oni ci mózg piorą, nie? Piorą ci. Ostatnio jej powiedziałam: i co teraz? Ci zieloni ci piorą mózg. Także dzwoni do mnie bardzo często i pyta się: a co to znaczy? Co to znaczy? I chce słuchać Słowa Bożego. Jest spragniona i wysyłam wam linki, jej linki, waszego nauczania tutaj ze zboru, pastora Cyrikasa, i chcę, żeby ona po prostu karmiła się zdrową nauką. I słuchajcie, w tych naszych słabościach objawia się Boża moc, bo kiedy Piotr odszedł, to tak naprawdę zobaczyłam, że teraz będzie trzeba samemu planować. Ale mówię: Panie, to jest Twoja fundacja, więc Ty prowadź. I ponad pół roku temu włamali mi się do auta. Ukradli mi cały sprzęt muzyczny, fundacyjny. 3 tygodnie później byłam w Niemczech na usłudze z Tamarą Gutomską. Nie z Tamarą, to było później. Jeszcze z tym pomyliłam się. Z braćmi i siostrami z kościoła od nas, ze Lwówka. Tak. I dzwoni do mnie pastor, bo ja mieszkam w zborze we Lwówku Śląskim. I mówi: Gosiu, ktoś ci się włamał do mieszkania, masz wybitą szybę balkonową i wszystko ci spenetrował. Zabrał mi laptopa, wiecie, takie na oszczędności, pieniądze, które nawet dostałam już na nowy sprzęt. 3 tygodnie później po kradzieży sprzęta ktoś mi ukradł rzeczy z domu. Pierwszy raz, jak mnie okradli, wiecie, co sobie pomyślałam?
Panie Boże, daj mi go spotkać, abym mogła tego człowieka przytulić i go pobłogosławić i powiedzieć mu, dam ci chleb, dam ci pracę, pomogę ci znaleźć pracę, może tak. Po prostu chciałam go przytulić i powiedzieć mu, że mu wybaczam. Ale jak dowiedziałam się o drugiej kradzieży, wiecie, co wyszło z moich ust? Jak go dorwę, to mu ręce z kręgosłupa wyrwę. Naprawdę. I to było w moim sercu. I ja musiałam pokutować z tego. I ja mówiłam to szczerze. Mam nadzieję, że policja mnie nie będzie ścigać za to. Słuchajcie, jaką ja miałam złość. Mówię, no nie, no raz to mógł, ale za drugi raz? A Pan mówi, że ile razy mamy przebaczać? To jest dla mnie nauka, wiecie, i teraz trzeba było zbierać pieniążki. Tak jak wy macie tutaj remont w tym budynku, abyście mogli czuć się tutaj swobodnie, wierzę w to, że Pan was zaopatrzy, bo to jest Boże dzieło. Słuchajcie, Pan mnie zaopatrzył w nowy sprzęt. Pan mnie zaopatrzył nawet na wyjazd do Grecji. To jest dla mnie, to jest cud Boży. Bo jeżeli poddamy Jemu się, ja się uczę tego cały czas, jeśli ja się poddam Bogu i będę miała oczy swoje, serca i swoje oczy fizyczne skierowane na Boga, nie na pieniądze, nie na pracę, nie na pracodawcę, ale na Boga, bo On jest, w moim przypadku On jest moim pracodawcą, bo ja nie robię nic innego jak głoszę Ewangelię, profilaktykę i ja z tego tak naprawdę nie mam pieniędzy, bo ja nie pobieram pieniędzy z fundacji. I mówię, Panie, jeśli Ty mnie nie nauczysz, proszę Cię, pokaż mi, jak mam ufać Ci tak bardzo, żebym nie głodowała. I modliłam się i cały czas przez kilka lat, i teraz znowu werset z Ewangelii Mateusza 6,33. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest naprawdę werset dla wszystkich chrześcijan, którzy żyją dla Chrystusa. Najpierw On, a wszystko inne Pan nam da. Tak jak w przypowieści o synu marnotrawnym. Najpierw Ojciec, a Pan wszystko da. I co chciałam powiedzieć? Modliłam się do Pana, czy zrobić w zeszłym roku obóz młodzieżowy, bo robiliśmy zawsze z Piotrusiem obozy młodzieżowe dla młodzieży z bardzo trudnej okolic, ale też z młodzieżowych ośrodków wychowawczych. I Pan milczał, po prostu nie odpowiadał, nie odpowiadał, nie odpowiadał. Mówię, Panie Boże, chociaż jakiś znak mi daj, albo pokaż, może gdzieś zgrzeszyłam, może Cię Duchu Święty już nie słyszę. Powiedz mi, powiedz mi. I zadzwoniła do mnie Jola Cyrikas, nasza siostra w Panu. I mówi, no cześć Gosia, jedziesz do Grecji. A ja mówię, słucham, tam mnie jeszcze nie było, ty. No jeszcze tam nie byłam. A gdzie? No do Aten. A po co? No na obóz młodzieżowy. Aha, w taki sposób Pan odpowiada, okej. Okay. A mówi, opowiedziała mi, co my tam będziemy robić, do kogo, że do Tamary. I w pewnym momencie mówi, ale będziesz musiała sobie kupić bilet. Oj, to ja mówię, to chyba się nie uda, bo ja nie mam pieniędzy, teraz ledwo przędę na jedzenie, nie? A ona do mnie mówi, no to my ci zborem pomożemy. Ja mówię, nie, nie chcę od was, od zboru, chcę od Pana, jeśli to jest Jego dzieło, to niech mi da. Słuchajcie, była wtedy Marysia Krupiński, taka z Chicago, siostra ze mną, głosiłyśmy razem po różnych zakładach i różnych miejscach Ewangelię. Pomodliłyśmy się z Marysią, Panie Jezu, jeżeli to jest Twoja wola, żebym jechała na ten obóz i nie rozumiałam Boga w tamtym momencie, po co ja mam jechać gdzieś do Grecji, do polskich dzieci, jak ja mam pełno tutaj dzieci. Ale dzisiaj wiem, bo Pan mnie uczył miłości i pokory tam, w Grecji. Bardzo dużo się nauczyłam od tych dzieci właśnie, wiecie? I potrzebowałam ja tego. I pomodliłyśmy się z Marysią, żeby Pan mnie zaopatrzył, jeśli to jest Jego wola. 3 dni później, nie uwierzycie, ale uwierzcie, 3 dni później otwieram swoje konto bankowe i ja patrzę, mi się tam zera nie zgadzają, wiecie, przecieram oczy, kineskop, czy jak to tam się nazywa, patrzę, a tam 4400 zł ktoś mi wpłacił. Nie znam faceta. W skrócie mówiąc, po 5 dniach jakoś się dokopałam do niego. Zadzwonił do mnie i się pytam, czy to jest brat, czy pan. On mówi, że brat.
I mówię, czy się nie pomyliłeś przypadkiem? Wysłałeś na moje konto osobiste, nie na fundacyjne, ale na moje konto osobiste bardzo dużą gotówkę. I chyba się pomyliłeś. A on mówi, jaka kwota? Ja mówię, 4400 zł. Cisza. Mówi, nie, nie pomyliłem się. Moja żona się modliła i Duch Boży powiedział jej, że mamy ci teraz wysłać taką gotówkę. Wiecie, i pojechałam do Grecji. I to jest dla mnie niesamowite, że Pan jest zaopatrzeniem, Pan jest lekarzem, Pan jest przyjacielem. To wszystko, nasze całe życie musi się toczyć wokół Boga. My musimy być w Nim, przy Nim, po prostu cały czas z Panem Bogiem, bo inaczej będziemy mieć problemy. Piękne świadectwo, nie? Kiedyś powiedziałam, że nigdy nie będę głosić świadectw, nie będę mówić o pieniądzach, a coraz więcej mam tych świadectw, bo i auto mi się popsuło, 6 tysięcy naprawa, słuchajcie. Wie Panie, przed przyjazdem Marysi Krupińskiej, 3 tygodnie mieliśmy jeździć głosić Ewangelię, zaplanowane spotkania, po 3 spotkania na dzień mieliśmy, po 2, po 3 spotkania, a mi się auto tydzień przed popsuło. Skąd ja wezmę, jak ja mam 200 zł na koncie? Panie Jezu, ratunku, pomocy. I położyłam się spać, załatwiłam sobie mechanika, mówi mi 6 tysięcy. To kupię sobie samochód za te pieniądze. I tak sobie myślę, może go sprzedam, no ale w ciągu tygodnia nie sprzedam tego i nie kupię sobie nowego. Mówię, panie, ty musisz, dałeś mi tą fundację, ale to ty jesteś szefem. I tak się zaczęłam, wiecie, modlić tak szczerze i panikować trochę. Zabrałeś Piotrusia, a teraz ja prowadzę tą fundację, ale ty tak naprawdę to prowadzisz, to jest twoja, więc jak nie chcesz, to nie pojadę, ale wiem, że ty chcesz, żebyśmy tam jechali. I położyłam się spać, nie mogłam zasnąć, wstałam i mówię, Panie Jezu, mogę teraz napisać do jednego mojego kolegi, który ma bardzo dużo pieniędzy i powiedzieć mu, że potrzebuje i wiem, żeby mi dał te pieniądze, ale ja nie chcę, żeby to było przez człowieka zrobione. Proszę cię, zrób coś. I wiecie co? Położyłam się spać. Pierwszy raz w życiu nie kombinowałam. Nie wiem, siostry, jak wy, ale ja proszę Pana Boga często i kombinuję, nie? Po swojemu. Ale wtedy pierwszy raz w życiu zrobiłam coś takiego. To było naprawdę coś pięknego i od tamtej pory staram się tak robić, że jak daję mu jakąś potrzebę i mówię mu, to zostawiam tam i nie ruszam się. Po prostu czekam na jego odpowiedź. Nie znaczy, że nie idę do pracy i tak dalej, ale po prostu prosiłam. Rano wstaję, wchodzę na Face'a, jak to rano, patrzę, Messenger, jakaś kobieta pisze z Chicago. Gosiu, ile kosztuje naprawa samochodu? Wyślij mi numer konta. Panie, czy to ty naprawdę? Słuchajcie, ona wysłała jeszcze informacje do swoich znajomych. Wysłali mi więcej pieniędzy niż potrzebowaliśmy. Wiecie dlaczego? Bo druga część mi się w aucie popsuła i wystarczyło co do złotówki. Pan się nie spóźnia. On, jak robimy coś w Jego woli, to Pan się nie spóźnia, więc wiem, że ta kaplica następnym razem, jak przyjadę, będzie piękna. Piękniejsza, bo jest piękna już. Macie pozdrowienia, kochani, ze zboru w Lwówku Śląskim. Z Oleśnicy, ale też z Bochum, z Niemiec. Ojach, oni was kochają. Tam jest taka Bożenka z Krzysiem, ze swoim mężem. Wiecie, to jest w ogóle niesamowite świadectwo. Jej tata pierwszy się nawrócił, mieszka koło Lwówka. A wiecie, on pił alkohol przez internet. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś pił alkohol przez internet. Z kolegą się na Skype'ie włączyli i se sami polewali i pili. I zaczął szukać Chrystusa. I jeszcze jak żył Piotruś, to Józef oddał swoje życie Jezusowi. Jego żona poszła z nim do zboru, oddała życie Jezusowi. Jego córka poszła z nim do zboru, wzięła swoje dzieci, trójkę i ich córka z Bochum oddali swoje życie Jezusowi. Cała rodzina, słuchajcie, dzisiaj służy Jezusowi. Dla mnie ci ludzie to jest taki obraz Bożej miłości, Bożej łaski, Bożej dobroci, bo ich relacje zaczęły się naprawiać. I
Pozdrawia was bardzo Bożenka i Józef, bo słuchają non-stop kazań pastorów, nauczań pastorów. Bardzo kazała mi wręcz Bożenka tutaj powiedzieć głośno, że was pozdrawia i modli się też o was. Dziękuję. Na pewno słyszy, to będzie słyszała na internecie, ale pozdrowię. Mam dla was niespodziankę. Zaśpiewam wam piosenkę, bo ja śpiewam takie nietypowe piosenki. Jak się nawróciłam, to zaczęłam słuchać troszeczkę hip-hopu. Ja bardzo nie lubię hip-hopu, żeby nie było. Nawet nie słucham chrześcijańskiego hip-hopu. Nie jest to dla mnie jakaś muzyka, w której się przybliżam do Pana i w ogóle. Wolę takie uwielbiające, jak dzisiaj śpiewaliśmy. Ale Pan dał mi narzędzie i zaczęłam pisać piosenki. Zaczęłam uczyć się ich na pamięć i zaczęłam je używać w więzieniach, w szkołach. I chciałabym wam zaśpiewać jedną pieśń, która ma tytuł Jezus. Nie napisałam jej ja sama, ale napisał ją Izajasz. 53 rozdział, Księga Izajasza. Refren napisałam ja, a resztę napisał Izajasz. Jot jak Jezus, Pan Zbawiciel, Odkupiciel. E jak Ewangelia, którą każdy głosić może o każdej porze. Zet jak zaufaj Panu jedynemu, Wszechmogącemu. U jak urodzony, uzdrowiony i wskrzeszony. Jest jak strumień życia. On nie płynie wcale, wcale z ukrycia, lecz serce otwartego od Jezusa jedynego i do tego Syna Ojca wspaniałego. Panie Boże, kto mi pomoże jak nie Ty? Panie Boże, kto mi pomoże jak nie Ty? Kto uwierzy naszej wieści, tej cudownej opowieści? A ramię Pana komu się objawiło, to Ci stary nawet się nie przyśniło. On był skardzony, mąż boleści doświadczony, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Jego znak. Aha! Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie i je znosił. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, nasze i wasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, aby On mógł dotknąć dzisiaj Twojego ramienia. Zgodzicie się ze mną, bracia i siostry, że każdy człowiek zgrzeszył na świecie? A wiecie, że Pan Jezus nigdy nie zgrzeszył? Był człowiekiem, ale został skazany nie na dożywocie, ale na śmierć za każdego z nas. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy i niektórych nawet znienawidziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył i niektórych źle, i na niektórych życie źle wkroczył. Tak, nad nim się znęcano, z niego się naśmiewano. Wiedział, że już mu nikt nie pomoże i znosił to w pokorze. Nadeszła godzina jego, nie chciał nic innego, tylko złożyć swoje życie w ofierze i zrobił to szczerze. Ja w to wierzę, że Jezus Chrystus zrobił to dla ciebie szczerze. Ja w to wierzę, że Jezus Chrystus zrobił to dla ciebie i to szczerze. Bo tak mówiąc między nami, Jezus Chrystus wstawił się za przestępcami i za nami. Takiej wiary i ufności, takiej siły i mądrości nam potrzeba, która płynie prosto z nieba. Bo tak mówiąc między nami, Jezus Chrystus wstawił się za przestępcami i za nami. Takiej wiary i ufności, takiej siły i mądrości nam potrzeba, która płynie prosto z nieba. Jot jak Jezus, Pan Zbawiciel, Odkupiciel. E jak Ewangelia, którą każdy głosić może o każdej porze. Zet jak zaufaj Panu jedynemu, Wszechmogącemu. U jak urodzony, uzdrowiony i wskrzeszony. Jest jak strumień życia. On nie płynie wcale, wcale z ukrycia, lecz serce otwartego od Jezusa jedynego. J-E-Z-U-S. No i takie pieśni młodzież może słyszeć. Mogę się też tak z wami podzielić taką Bożą miłością, bo już 13 lat, właściwie można powiedzieć 14 lat, próbuję tam coś śpiewać i głoszę w taki sposób Ewangelię, używam tego narzędzia. I 2 lata temu pojawił się taki pomysł, takie właściwie nawet nasilenie, żeby nagrać płytę. Ja mówię, po co płyta? To po co tam trzeba jeździć, głosić Ewangelię, a nie zajmować się nagrywaniem płyty? I wiecie co?
Pan jest dla mnie niesamowity, bo On w swoim czasie wszystko robi. Płyta będzie w tym roku, może już w kwietniu i nawet nie sprawiło mi to ogromnej trudności, bo jeździłam tam bardzo rzadko do Warszawy i poznałam takiego brata Rafała, który jest niesamowitym muzykiem i wiecie, Pan mnie uczy, wiecie czego od niego? Wytrwałości, systematyczności i jeżeli robię coś dla Boga, to robię to najlepiej, jak mogę. Ja często tak przygotowywałam się do takich spotkań w szkole, a na spontana coś dzieciakom powiem, to najlepiej mi wychodzi, ale od Rafała nauczyłam się, żeby robić dla Pana coś, to robić to sumiennie, ze szczerego serca. I wiecie, uczę się od niego. I on jest dla mnie taką, w tym czasie taką osobą, która mnie tak bardzo wspiera. No i nagra mi całą płytę i będzie niedługo w sprzedaży. Oczywiście przywiozę wam, będę wam rozdawać za darmo, bo ja nie chcę za to pieniędzy. I modliłam się, oczywiście zaczęłam nagrywać tą płytę z bratem Rafałem, nie mając pieniędzy, bo on to robi za darmo wszystko. Po prostu niesamowity dla mnie jest. No ale trzeba mastering zrobić, trzeba wydać płytę, trzeba zrobić jakiś tam podobno, jak to się mówi, teledysk, tak? To będziemy w Nowym Sączu, słuchajcie, z Krzysiem, ten, co ma podwójne dożywocie, nagrywać teledysk, bo mam taką piosenkę dla więźniów i po prostu pragnę, żeby to było takie szczere, żeby Boży człowiek, takie kochane dziecko Boże zagrało w tym teledysku, żeby Ewangelia mogła iść na świat. I ostatnio modliliśmy się z Rafałem o pieniądze i niedawno dostałam 5000 zł. Ktoś podchodzi z taką kopertą, masz na płytę. Wow, jeszcze po prostu mówię, nie, no Panie, wszystko jest w Twoim czasie. Tyle lat trzeba było czekać, żeby widzieć tą ojcowską miłość. Warto było, bo ja robiłam wiele razy z własnych sił. Próbowałam własnych sposobów jeszcze parę lat temu. Ale teraz widzę, jak po prostu... Mówię, Panie, moje ręce są do tego, żeby usługiwały ludziom. Moje ręce jest do tego, żebyś mógł je użyć. Poślij moje nogi tam, gdzie chcesz. Pan otwiera drzwi, których nie zamknie. Teraz byłam w Łodzi, tam są 3 zakłady karne, dokładnie 2 zakłady karne i 1 areszt śledczy. Tyle kościołów, a tam nie było służby. 2 miesiące temu trochę pocisnęłam tam z grubej rury, że tak powiem. Mówię, proszę was, chodźcie do więzienia. Tyle, siedzimy na tych ławkach. Grzejemy swoje krzesła, a ludzie giną. Nie miałam wtedy sprzętu, bo mnie okradli. Pożyczyłam od brata Karasia sprzęt muzyczny, poszłam do więzienia z braćmi i wiecie co? 25 facetów przyszło na spotkanie. W większości z nich to pedofile. Jak usłyszałam to, zamknęłam oczy i powiedziałam, Panie, daj mi miłość do tych ludzi, bo ja nie chcę patrzeć na nich jak... skazańcy, ale chcę spojrzeć na nich, jak Twoje serce patrzy. I to mnie tak dotknęło, że mogłam im powiedzieć razem z braćmi o Mesjaszu, o tym, jak bardzo On kochał świat, że swoje życie oddał i że każdy człowiek ma prawo przyjść do Boga i po prostu najpierw trzeba wejrzeć w siebie i wyznać grzechy swojemu Ojcu i po prostu być z Nim. I się rozpoczęła służba, słuchajcie, od przyszłego miesiąca ruszamy. Zgłosiły się 2 siostry i 2 braci. I okazało się, że w tym więzieniu, gdzie była już kiedyś służba. I jest to dla mnie naprawdę takie niesamowite, że w naszych słabościach objawia się Jego moc. Człowiek się nie męczy, jak go Pan prowadzi. Amen.